Dzień dobry wszystkim, jak się macie? Dzisiaj praca w naszym małym bobrowym miasteczku. Mamy dużo do zrobienia poza tym też. Jak widać, platformy już są prawie gotowe wszystkie. Tu już zostały nieliczne dziury tylko do wypełnienia i możemy się wprowadzać na całego. Będziemy musieli dobrze się zastanowić nad architekturą tego naszego miasta. Planowałem pierwotnie dzisiaj odcinek z Terra Tech sobie zrobić nowy, ale doszedłem do wniosku, że albo coś się zepsuło, albo to jest kwestia wersji, czy coś w tym stylu. W każdym razie nie jestem w stanie tam znaleźć materiałów do dalszego prowadzenia rozwoju w grze i przez to po prostu utknąłem i nie mam możliwości dalej budować nowych rzeczy, bo nie mogę znaleźć litu. I wydaje mi się, że to wynika z polityki autorów, którzy postanowili zmodyfikować to demo, które mi zostało udostępnione i troszkę je, że tak to brzydko nazwę, wykastrować z niektórych funkcji, żeby było krótsze w ten sposób, nie? I tam to spowodowało, że nie mam już co robić w tym demie. No dobra, nieważne. W każdym razie powrócimy sobie do Terra Tech w czasach, jak będzie już troszkę bardziej dokończona tamta gra. No i o ile oczywiście dostanę troszkę jakiś klucz od autorów, bo bez tego trochę będzie ciężko. Patrzę, co my tu mamy do zrobienia. Na razie wyrównuję sobie tutaj, jak widać, ziemię, żeby zwiększyć powierzchnię, po której bobry będą mogły rozsiewać kolejne drzewa. I będziemy z czasem starali się troszkę wyrównać tutaj tą linię brzegową, żeby ona była bardziej sensowna, czyli byśmy chcieli na przykład zrobić coś takiego. No i na przykład tutaj ewentualnie jeszcze machnąć coś w tym stylu, nie? No, póki co bez pośpiechu nie musimy tutaj nic pilnie tego robić. Patrzę, czy są jakieś jeszcze inne rzeczy. Mamy mało drewna. Mało desek raczej. Drewna mamy też mało. I to jest coś, co mnie martwi. I pokazuje nam to, że będziemy potrzebowali skoncentrować się na tym, żeby jednak w miarę szybko powiększyć tą przestrzeń, na której sadzimy rośliny, wydaje mi się. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, także machnijmy sobie tutaj coś takiego. Staram się mieszać zawsze te drzewa, także mamy trochę sosen, mamy trochę dębów, mamy tutaj brzozy, bo one w różnym tempie rosną. I najszybciej rosną brzozy, ale one dają najmniej drewna, najwolniej rosną dęby, ale one dają najwięcej drewna. Więc warto jest tak trochę tego, trochę tamtego mieszać. Ok, tutaj wszystko ładnie się kręci. Poczekajmy w takim razie, aż dokończą nam te platformy tutaj. I plan mam taki, żebyśmy... A, tutaj taki magazyn jeszcze machnąłem na żywność. I poczekajmy, aż oni nam to dokończą i zaczniemy wstawiać jakieś tutaj rozrywki, żeby mieli gdzie się dobrze bawić i nie musieli chodzić na przykład taki kawał aż tutaj. Jednym z moich pomysłów było to, żeby zagospodarować to źródło wody, które tu jest, bo ona, jak widzicie, wpada do tego głównego kanału i nadwyżka odpływa tutaj. Tylko problem jest w tym, że żeby jakoś wykorzystać to źródło, musielibyśmy w jakiś sposób zbudować jakiś rodzaj akweduktu, który by taki kawał drogi przeprowadzałby tą wodę. Wydaje mi się, że to jest bez sensu. W tym sensie, że to zajęło zbudowanie tego tyle czasu. Zwłaszcza, że zobaczcie, że tu jest wszędzie zła woda. Więc musielibyśmy zbudować rodzaj mostu, po którym by te bobry musiały wcześniej przejść, żeby tutaj w ogóle dotrzeć i zacząć jakąkolwiek robotę w tej okolicy. Także wydaje mi się, że na razie tu nie ma to większego sensu, żeby się tym zajmować w tym momencie. I byśmy się skoncentrowali nad jakimiś innymi metodami balansowania. Nie mamy dużo wody, ale też mamy, zobaczcie, nadwyżkę bobrów teraz. Także pozamykałem dużo, mamy 27 bobrów za dużo, bo ciągle przybywa nam robotów do pracy. Więc mam plan taki, że ambitny, żeby zrobić, że blokuję kolejne domy mieszkalne. I w ten sposób ograniczam populację stopniowo. Kurczę, coś się wysłowić dzisiaj nie mogę. Musimy więcej tartaków zmontować. To jest coś, co by się bardzo przydało, tak żebyśmy je sobie tutaj może zrobili. Mamy jednego robota mamy wolnego, to akurat możemy zagospodarować tą przestrzeń. Tu będzie blisko do źródła zasilania, ale też i do źródła drewna, bo tutaj jednak mamy las, w którym cały czas wycinka pracuje. Czemu tutaj te drzewa nie są wycinane? Tutaj mam drwala, tylko że nie korzystam z niego za bardzo, bo zobaczcie, że on musiałby straszny kawał drogi chodzić dookoła. I może lepiej zamiast niego dać tutaj jeden więcej. To drzewo w sumie niedługo będzie do wycięcia, to możemy zrobić coś takiego. Okej, bobry moje drogie, skoncentrujcie się proszę na tym, bo to jest super ważne, żebyśmy więcej tartaków mieli. Mamy kolejny mały problem do zrealizowania, do rozgryzienia. W poprzednim odcinku zbudowałem tutaj taki kanał, podobny mechanizm jest co tutaj, który płynie przez ten las. O, i dzięki temu spora część tego lasu jest zasilana wodą i jest dzięki temu cały czas zielona. I problem mój jest w tym, że to dopływa do tego miejsca i tu musi być to zamknięte, bo mamy teraz okres brudnej wody. Chociaż nie, teraz jest susza w sumie. W sumie jest susza. To można by tu zablokować, tu odblokować, tu też odblokować i w ten sposób to się na nowo zazieleni. Ale moja rozkmina polega na tym, że jeśli będzie okres teraz brudnej wody, to tutaj będzie to i to musiało być zamknięte, żeby brudną wodę odprowadzać tędy. I to nam trochę krzyżuje plany, nie? Bo nie mamy jak tego ominąć. Jedyne wyjście, jakie sobie wyobrażam, to wyburzyć tutaj i zrobić takie obejście dookoła, żeby sobie ten kanał płynął w ten sposób. I to chyba będzie jedyne rozwiązanie, jakie będzie w miarę sensowne, mi się wydaje. Chociaż musimy jeszcze pomyśleć nad czymś innym, jakąś alternatywą. Tutaj chcę wyburzyć to i puścić ścieżkę tędy, także drwala tego raczej leśnika będzie trzeba gdzieś przestawić. Ale to za chwilę, bez pośpiechu. W sumie można by zrobić jeszcze jeden kanał tutaj, bo to będzie zawsze suche. Dobra, na razie się tym nie będę zajmować. Mamy ważniejsze problemy. Czas się zabrać za przenoszenie tego bałaganu, który tutaj mamy. Tą dzielnicę fabryczną chcę przenieść w to miejsce oraz w to miejsce. Także będę musiał jeszcze poukładać też te wały napędowe jakoś w miarę logicznie. A, jeszcze jeden błąd jest, jedno małe bubu, które nie zauważyłem wcześniej. Tu się zrobiło coś takiego. To jest stare dno tego zbiornika, które przechodzi pod tą główną drogą tutaj. Więc będziemy musieli zrobić coś takiego, żeby... tylko nie wiem jak. Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby to było w miarę sprawnie wykonane. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to wyburzyć je. O kurde, tam utknął bóbr w jednym z domów. Trudno się mówi. Okej. I musimy poukładać ładunki wybuchowe. Tu jedynki, tutaj dwójki, dajmy na to maksimum priorytetu, żeby jak najszybciej mi to zrobili. Jeśli się nie mylę, to oni powinni być w stanie zbudować sporo tych dynamitów, na przykład nawet z tego tarasu. Nie jestem pewny, ale zaraz zobaczymy. Na pewno mogą stąd wejść i zbudować też parę ładunków. O, właśnie w ten sposób. Także to też na pewno ułatwi robotę. Te, które już są gotowe, możemy na bieżąco wyburzać i zlecać im tutaj wstawianie platform, po których będą mogli wchodzić i kolejne ładunki dostawiać. W ten sposób muszę całą tą... Przynajmniej z jednej strony musimy to zrobić, bo zwróćcie uwagę, że po tym jak wstawiliśmy świątynię w poprzednim odcinku na tej kolumnie, to woda nie miała jak przepływać z jednej strony na drugą. A wszystkie pompy pobierające wodę mamy tutaj. Więc jeśli by one zebrały całą wodę z tej strony, to woda stąd nie mogłaby przepłynąć przez tą barierę. Teraz już tej bariery nie ma, więc to nie problem, ale no wcześniej to by stanowiło kłopot. Dobra, i musimy dać im tutaj na spokojnie to dokończyć. Dobra, pomalutko już tutaj zaczynam kombinować nad układem tego wszystkiego i mam parę pomysłów, które jak widać zaczynają pomalutku działać. Dobra, i tu ładunki wybuchowe tutaj złom. Co jeszcze ma taką długą strukturę? Drukarnia, dobra, po jednej możemy z każdej strony. Chociaż nie. Drukarnię dajmy tutaj i w ten sposób idealnie będziemy mieli przestrzeń na produkcję papieru w tym miejscu. Dobra. I tak w ten sposób myślicie? No dobra, niech będzie w ten sposób. Tutaj zrobimy magazyn na drewno i deski. I tutaj zrobimy magazyn na drewno i deski. Tutaj się taka brzydka przestrzeń zrobiła, ale coś sobie wymyślę potem. Jeszcze tu zastanawiam się, czy tu robić alejkę, czy jak to rozwiązać inaczej. I jeszcze musimy podłączyć też zasilanie. Myślałem, żeby w to miejsce wstawić magazyny, na przykład na papier i jakieś inne półprodukty. I w sumie to też można by wykorzystać jak na przestrzeń magazynową, teraz tak sobie pomyślałem. Na przykład w sumie nie potrzeba... Chyba nie ma potrzeby robić tego aż tak dużego. I można by tutaj wstawić czy coś takiego. I tu małe magazyny można porobić jeszcze. Na jakieś półprodukty. I podobne rzeczy. Dobra. Tutaj na środku zrobimy sobie wirówkę. Możemy zrobić w razie czego dwie. Na razie wstawię tylko jedną. Tylko muszę jeszcze zastanowić się, jak to podłączyć wszystko. Plan mam na razie taki, jeśli chodzi o podłączenie, żebyśmy sobie tutaj zrobili to w ten sposób. To wyrzucić po tym. I teraz przez to, że to są platformy wysokości 2, to musimy dać tutaj pojedynczą platformę i zrobić wejście na górę w ten sposób. O, widzicie? I teraz to jest już zbudowane. I pod ścieżkami zbudowałbym te połączenia zasilające. O, w ten sposób, wału zasilających. Od razu stawiam, jak widzicie, krzyżaki wszędzie, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będę potrzebować czegoś do tego miejsca podłączyć, więc to zrobię w ten sposób. I to samo muszę teraz zrobić jeszcze tu, czyli to wywalić. O, i niepotrzebnie to wywaliłem. Kurde, nie to, co trzeba, wyrzuciłem. Dobra, inaczej. Tak. O, i tutaj dajmy sobie od razu taki kształt. I tutaj zakręcający w ten sposób. Idealnie. Dobra. I jak będziemy chcieli, to możemy nadal tutaj puścić alejkę. Możemy zrobić to w ten sposób, że zrobimy sobie tutaj most po prostu nad tym podłączeniem. Nadal będę jęczeć głośno. Może kiedyś zostanę wysłuchany, że do gry powinny zostać dodane oficjalnie te wały zasilające, które są pionowe. Żeby można było na takim wale postawić budynek, a nie trzeba było kombinować z czymś takim, jak tutaj to zrobiłem, nie? Tylko żeby po prostu w miejsce takiej platformy wstawić po prostu blok, który byłby taki jak ten, tylko z wałem skierowanym w górę bezpośrednio, nie? I żeby można było podłączyć w ten sposób. I to jest coś, co by bardzo ułatwiło życie. Dobra, to teraz jak już mamy tutaj 6 tych tartaków i tych, teraz muszę wykombinować, jak podłączyć zasilanie stąd, dwa piętra niżej tutaj. Zobaczmy, czy tu jest jakaś przestrzeń, którą można by do tego wykorzystać. W sumie mógłbym tu zrobić coś takiego, zobaczcie. Na przykład, to jest i tak tymczasowe, bo docelowo ta pompa, która w tym miejscu tutaj stoi, ona wyleci. I plan mam taki, żeby ją przestawić gdzie indziej, ale póki co niech ona sobie tutaj stoi i będzie przekazywała zasilanie po prostu do całego tego kompleksu tutaj. Co, z czym masz problem? Aha, książki, dobra. To ty rób karty dziurkowane, a ty rób książki. Karty dziurkowane są potrzebne tym robotom do przyspieszenia swojej pracy. Jak mnie pamięć nie myli, bo czy tutaj one mają... Zobaczmy, tak z czystej ciekawości, jak teraz to działa. Aha, czyli roboty mają zarówno katalizator, jak i mają karty dziurkowane, jedne i drugie przyspieszają ich pracę. W ten sposób to tutaj chyba działa teraz. Dobra, okej. Maszyny już chyba wszystkie są podłączone. Widzę, że przez noc roboty zbudowały wały zasilające. Możemy więc odpalać dzielnicę fabryczną na pełną moc działania. I starą dzielnicę możemy zdecydowanie już wyrzucić. Co się stało? A, energia się skończyła. Dobra, możemy to wyrzucać już. W takim razie wyburzam w całości, nawet nie będę się zastanawiać nad niczym, bo nie ma sensu tego dłużej trzymać. Dobra, to wszystko poszło. Patrzcie, ile teraz będzie materiałów budowlanych swoją drogą. I tutaj docelowo może byśmy... albo przeniosę pola, zastanawiam się nad tym, albo przeniesiemy pola, albo ewentualnie byśmy może prędzej tutaj mogli drzewa posadzić. Jeszcze się nie zdecydowałem, będę musiał się nad tym zastanowić, pomedytować troszkę nad tym problemem. Właśnie, miałem jeszcze zbudować też te rzeczy tutaj. Tu mamy karuzelę. A tutaj byśmy sobie potańcówkę wstawili. I widzę, że tak trochę słabo jest, jeśli chodzi o miejsce. Ta potańcówka zajmuje dosyć dużo przestrzeni. I wygląda to tak jakoś nieforemnie. Zastanawiam się, jakbyśmy ją wstawili tu. To tutaj mamy dość miejsca, żeby zrobić tutaj na przykład te baseny. No, to jest niezły pomysł. Możemy je zrobić z obu stron. To zaraz tutaj i tak będę przestawiać. Zróbmy tak. To i to. W sumie to też. I musimy to na podwyższeniu zrobić, bo one są... I one będą w ten sposób zrównane z lustrem wody. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest. Dobra. Tak. O. I to sobie dzięki temu będziemy mogli ładnie podłączyć teraz. Takiemu mykowi. Dobra. I teraz, żeby to wpiąć do systemu, to będziemy mogli przeprowadzić wał zasilający. Tutaj jeszcze muszę poprawić to, ale to już jest detal. O, widzicie? I teraz to będzie szło sobie tutaj. Dobra, to muszę zmodyfikować jednak. Ścieżkę usunąć, tak. I tą kładkę przerobię na wyższą. O, to jest dobry patent. I teraz zamiast robić tu podłączenia w ten sposób, to wstawię je, o, trochę przesunięte. I dzięki temu wszystko ładnie się, patrzcie, zmieściło. Idealnie. Teraz pozostaje tylko poczekać, aż mi to zbudują. O kurde, zupełnie zapomniałem o tym tutaj. Tutaj jeszcze i tutaj. I w ten sposób cała fabryka robotów będzie zasilana, nie zasilana, obsadzona robotami. O, roboty robią roboty i dzięki temu będzie przyspieszona robota. Jeśli ma to jakiś sens, co powiedziałem przed chwilą. O kurczę, patrzcie, całkiem wodę zużyliśmy już, ale jeszcze na szczęście mamy zapas duży. Mamy 4500 tych jednostek wody, więc spokojnie nam wystarczy, ale jestem zaskoczony, że doszło do tego, że zużyliśmy całą, mimo że cały czas aktywnie zmniejszam populację. Chociaż ta susza była wyjątkowo długa, bo ona miała chyba z 19 dni, więc jest to jedna z rekordowych do tej pory na tym save'ie, ale jednak... robi to wrażenie. Tutaj już ładnie zrobili, widzę. Zobaczmy, czemu to nie jest podłączone. A, bo nie jest zbudowane. Ok. Dobra, to już tutaj prawie wyczyszczone zostało. Muszę zastanowić się teraz, jak te wiatraki rozwiązać, bo trzeba je gdzieś przenieść. Przenieść w sensie te wyburzyć i zbudować w ich miejsce jakieś inne. I wydaje mi się, że będę musiał zrobić tutaj wiatraki po prostu. Będzie to najprostsze rozwiązanie. I najtańsze dla nas jednocześnie. Tylko pytanie, czy one się tutaj zmieszczą. A zmieszczą się, nie będą kolidowały z tymi pompami, bo myślałem, że te pompy będą przeszkadzać, ale wygląda to, że nie są aż tak wysokie, żeby były przyczyną jakiegoś kolejnego bólu głowy naszego. Dobra, i teraz muszę się zastanowić jeszcze, jak to wpiąć do systemu z wałów zasilających poniżej. No tak, bo jakby nie patrzeć wszędzie, to trochę przeszkadza. Zastanawiałem się nad tym, żeby to umieścić jednak gdzieś indziej, żeby nie trzeba było tak dziwnie ścieżki układać, żeby to było podłączone. Na razie nie mam jednak żadnego lepszego pomysłu chwilowo, zobaczymy później. Dobra, tu już widzę, że wszystko ładnie chodzi. Teraz sobie uświadomiłem, że zlikwidowaliśmy, bo tutaj była produkcja, młyn tu był. I teraz nie ma pszenicy, żeby produkować, więc musimy gdzieś nowy młyn wstawić. I zastanawiam się też i nad tym problemem. Tutaj można by jakieś też dekoracje porobić takie, żeby trochę to jakoś wyglądało po ludzku. Albo raczej po bobrzemu. Coś w ten deseń, cokolwiek żeby było. I myślę, że dobrze byłoby poprzestawiać też te budynki. I chcę zrobić lustrzane odbicie tego kwartału tutaj. Z tym, że mamy trochę więcej miejsca w tym miejscu, że tak to nazwę. I w związku z tym byśmy może wykorzystali to jakoś i wstawili przy okazji też właśnie młyn z piekarnią w tym miejscu. Także zobaczmy, możemy zrobić coś takiego, jak tu jest chata budowniczych, to teraz z tej strony wstawimy chatę budowniczych tutaj, a tutaj tragarzy. I mamy... Tutaj mamy... Aha, bo jeszcze musimy też i grilla porobić. No właśnie, takie drobiazgi trzeba by jeszcze uwzględnić. I... Muszę się zastanowić nad tym, bo to nie jest takie proste. Tutaj ta przestrzeń ma tą wadę, że ją... że nie wymierzyłem tego wszystkiego poprawnie. I teraz mam tutaj kształt terenu, z którym nie wiem za bardzo co zrobić. Susza ustała, jej, radujcie się wszyscy. To oznacza, że będziemy mogli zrobić eksperymenty i zobaczyć, jak szybko uda się napełnić ten zbiornik i czy są jakieś w ogóle na to szanse. Sukcesywnie zmniejszam populację bobrów, także teraz, o, widzę, że mamy dwóch kolejnych bezrobotnych robotów, to zastąpmy ich tutaj i teraz się ładnie wyrównało. Nadal nie wiem, jak to rozwiązać sobie tutaj, póki co czekam, aż mi zbudują inne rzeczy, żeby zakumulować troszeczkę części i dać im odpocząć z budowaniem, żeby mogli skoncentrować się na innych ważniejszych rzeczach. Także pomalutku przejdziemy też i do tego. Zastanawiam się nad wyburzeniem na przykład tej dzielnicy, skoro już nie jest potrzebna. W ten sposób odzyskamy sporo zasobów, które będziemy mogli wykorzystać gdzieś indziej. To jest niegłupi pomysł. Patrzcie, jak się rzucili od razu na to wszystko, żeby to pozbierać i wykorzystać. O, patrzcie, nawet tutaj widzę, że zbudowali mi tą ziemię w tym miejscu dosyć szybko. Już to zostało ukończone, to bardzo fajnie. Tak samo mamy tutaj te domy niepotrzebne zupełnie i inne różne podobne miejsca. Będę musiał zacząć w ten sposób właśnie zagospodarowywać. O, dobra. I dobrze byłoby zbudować jakiś duży, płaski basen, w którym będziemy mogli zacząć hodowlę roślin takich jak pałka wodna i grąźle żółte. One potrzebują dosyć dużo powierzchni, więc będę musiał się też zastanowić, gdzie to umieścić. Zastanawiam się nad tym, żeby na przykład tutaj to wrzucić. I w takiej sytuacji budowa tej dzielnicy produkcji żywności mogłaby mieć nawet sens tutaj. No, to byłby niegłupi pomysł. Zobaczcie, jakbyśmy zrobili coś takiego. O. Dobra, i teraz tu byśmy sobie zrobili grillę. W ten sposób i piekarnia jedna tu, jedna tutaj. To już widzę małe bubu. Tyk i niech będzie tak. Okej, i teraz to ma sens. I możemy sobie, na razie wrzucimy mąkę pszenną w obu produkcjach. Tu zrobimy sobie chleb, a tu zrobimy ciastka klonowe. I tutaj ziemniaki i kasztany. Właśnie, musimy zacząć też hodować kasztany. Zupełnie zapomniałem o tych kasztanach. Można by tutaj zasadzić. Widzę, że ziemniaków nie jesteśmy w stanie w całości wykorzystać. To część produkcji ziemniaków możemy wyplenić i przerzucić na produkcję kasztanów. To jest niezły pomysł. To jest całkiem dobry pomysł. Także zrobimy sobie to tutaj pomalutku. Patrzcie już, jak ogołocili ten teren. I znowu mamy pełno desek, bardzo dobrze. Kurczę, zastanawiałem się, czemu oni nie chcą mi zbudować tej kąpieli błotnej w tym miejscu i sobie uświadomiłem, że nie mamy impregnowanych desek. Nikt nie przypomniał mi, że wyburzyłem jedyną produkcję ich, jaką mieliśmy. Za to mamy teraz podwójną produkcję belek metalowych, które w sumie nam nie są aż w takich ilościach w tej chwili potrzebne. Także zróbmy na razie taki myk, a potem się zastanowimy, jak to zrobić lepiej, jeśli o to chodzi. Też nie potrzebuję na razie dwóch dynamitów tak dużej produkcji, ale na razie nie mam niczego, co by... żadnego dużego budynku, który można byłoby w to miejsce wstawić, także póki co niech to sobie stoi i ładnie wygląda. Jak to wygląda tutaj? O! Okej. To jest projekt, który chcę zrobić w następnych odcinkach, dwóch, może trzech. Tą układkę doprowadzić do samego końca tutaj, a potem cały ten klif tutaj wyciąć i w jego miejsce wstawić koła wodne i będziemy upuszczać z tej doliny złą wodę, produkując przy tym ogromne ilości energii, która pozwoli nam całkowicie wyeliminować wiatraki. Pora mokra już się prawie skończyła. Zapomniałem sprawdzić, ile w sumie zapisać sobie, ile dni trwała, ale udało nam się zebrać ledwie połowę objętości zbiornika. Także dosyć mało na nasze potrzeby, ale do przeżycia, że tak powiem. Sukcesywnie zmniejszamy liczbę bobrów. Teraz już nie mamy bezrobotnych, mamy dwóch... A nie, mamy 3 bobry bezrobotne. To możemy zakręcić kolejny dom. O, i w ten sposób te 3, jak sobie tam odejdą, że tak powiem, już do krainy wiecznego skrobania drewna, to już będą mogły sobie odpocząć. A my zmniejszymy. Mamy 3 bezrobotne roboty. Trzeba by je gdzieś tutaj przydzielić. Możemy na przykład je tutaj wstawić. O, to jest dobre miejsce. Jakoś tak wyszło, że produkcja w tej grze, to jest normalne, zauważyłem, że produkcja robotów potrafi być bardzo nierówna. Na przykład mamy 3 fabryki, każda z nich produkuje inne części do nich. Mamy nadwyżkę głów i nadwyżkę obudów, ale nie mamy ramion robocich. Więc muszę zbudować fabrykę samych ramion teraz. I wtedy, jak ją postawimy, to będzie kolejny problem, ponieważ okaże się, że kończyny robota są produkowane w nadmiarze i będzie nam brakowało wtedy głów. Zawsze jest problem z tym balansem. I wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie zbudować kolejną fabrykę. I trzeba cały czas będzie żonglować tymi częściami, żeby nie było tak, że jest jakaś kolosalna nadwyżka jednych nad innymi. Tutaj wstawiłem jeszcze jedną montownię, ale wydaje mi się, że ona jednak chyba nie będzie potrzebna. Lepiej będzie tutaj wstawić tartak, mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, jak będzie sobie to radziło tutaj. Tak, widzicie, kończyny robota brakuje i tutaj też. Pomału przychodzi czas na wyburzenie tej dzielnicy również. Zastanawiam się cały czas nad... Inaczej, muszę przełożyć, będziemy musieli poprzekładać kanały i plan jest taki, żeby odtworzyć to, co tu jest. Zobaczcie, że tutaj te kanały są w szczególnych odległościach od siebie. Konkretnie chodzi o raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli musimy co 13 mniej więcej zrobić odstępy kanałów i plan jest taki, żeby zrobić jeden kanał tutaj, 13 bloków odstępu, kolejny kanał, kolejny kanał, kolejny i kolejny, żeby całe to było zielone i to samo zrobimy tutaj. Także planuję zrobić w tym miejscu coś takiego, co zrobiliśmy tutaj, czyli pompę będziemy przestawiać, tą pompę przestawimy ją sobie tutaj i w ten sposób to się rozbuduje. Aha, tylko ja tu zrobiłem małe bubu. Ach, kurde, no. Pomyliłem, miałem tu zrobić na 3 głębokość, a zrobiłem na 2. Dobra, to zróbmy w takim razie jeszcze głębsze to. I wypełnię to platformami i tak dalej. O, nareszcie się skończyła susza. Zobaczmy, ile wody udało się zachować. No. Resztka, patrzcie, końcówka została. Malutka końcówka wody w naszym zbiorniku dużym. Co pokazuje, że jest z tym problem. A właśnie, udało mi się dzielnicę rozrywkową prawie ukończyć. Uświadomiłem sobie, że będziemy musieli jeszcze zbudować ten wielki monument, fontannę przyszłości. Problem z tym monumentem tylko jest taki, że ona musi stać w wodzie, żeby działała. I będziemy musieli zastanowić się, jak to rozwiązać. Prawdopodobnie będę musiał wywalić karuzelę i... Tak jak stoi tutaj na takim cokole z ziemi stoi świątynia, to zbudujemy podobny cokół tutaj i będziemy go wypełniać wodą. I ten cokół będzie w formie takiej kolumny z niecką w środku, czyli byśmy zrobili to mniej więcej coś takiego. O, i... O, takie coś. I w środek wstawimy sobie tą fontannę. A, trochę nie udało mi się utrzymać właściwego formatu. Ale nie szkodzi, można łatwo poprawić. I ten sposób to rozwiążemy. Będzie trzeba też chyba z boku wstawić coś w ten deseń, żeby tutaj wodę dostarczać. Czyli byśmy zrobili tutaj może niekoniecznie pompę. Wydaje mi się, że będzie wystarczająco, jeśli damy wylewacz płynów. I coś takiego w tej czy innej formie będziemy musieli odtworzyć tutaj, ale to zostawimy sobie już na następny odcinek, bo to jest dosyć dużo roboty i sporo materiałów na to będzie musiało pójść. Widzę, że oni tutaj już skończyli wydobywać te złom, także wstawmy sobie teraz tutaj jego wydobycie. Magazyn na udostępnianie. Dobra, tutaj już można to też skasować. Powiększyłem o kolejne, zobaczcie. O kurde, teraz się zorientowałem, że tutaj to nieprzełączone zostało. Ale ze mnie bęcwał. A tu już drugi dzień woda płynie nie w tą stronę, co trzeba. Dobra, ok, błąd naprawiony. No, także pomalutku będziemy tutaj sobie to kontynuować. Musiałem dostawić dodatkową produkcję kół zębatych, bo ich cały czas brakuje. Będę musiał chyba jeszcze jedną taką serię gdzieś postawić, na przykład z tej strony. Na razie to wstawiam tymczasowo w tym miejscu, ale docelowo pomyślimy jeszcze o jakimś lepszym rozwiązaniu. A, na razie niech będzie tak, jak jest teraz. Bo cały czas nam brakuje robotów. I dlatego musimy zwiększyć ich produkcję i dostawiłem jednak kolejną montownię. Dobra, jak to wygląda tutaj? O, tu już jest też zrobione. Dobra, to dobudowuję teraz tutaj kanały i już praktycznie wywaliłem całą dzielnicę, która tutaj wcześniej była. Tak, żeby był porządek i się zastanawiam, gdzie można by przestawić obserwatorium. Chociaż w sumie nie wiem, czy ono jest nam jeszcze do czegoś potrzebne, bo mamy już odblokowałem już wszystkie rzeczy, które tu są na dole i też większość budynków ma przeklikane ten. Jeszcze nie wszystkie, bo zdaje się, że tutaj takie rzeczy jeszcze nie są i to w sumie mógłbym teraz zrobić, żeby się upewnić, że nam punktów nauki nie zabraknie i jak nie, to po prostu nie ma sensu już wtedy odtwarzać tego obserwatorium. No, wygląda na to, że chyba nie ma sensu, że wszystko jest już ok. Dobra, na razie przywróćmy sobie coś takiego, żeby balans bobrów poprawić, ale zobaczcie, mamy teraz 6 bobrów nadwyżki. Docelowo chcę zastąpić robotami wszystkie bobry, żeby mieć, żeby dać wszystkim normalnym i zostawić ociupinkę tylko żywych bobrów, po to, żeby mieć ich na najwyższym standardzie jakości życia. Wtedy będziemy mogli sobie tutaj to skręcić, wiecie, czas pracy do zera. Wszystkie bobry będą zajmować się wyłącznie odpoczynkiem i my będziemy mogli szybko, błyskawicznie będziemy mogli nabić dzięki temu te statystyki tutaj. Oczywiście póki co jeszcze tak nie możemy zrobić, bo nadal mamy mechanicznych bobrów za mało, ale to jest tylko kwestia czasu, aż się do tego momentu doczołgamy. Tutaj pracuję też nad przeniesieniem tych pomp, także tutaj mamy dwie tak ustawione, a z tej strony chcę zrobić dwie pompy niżej. I jeszcze się zastanawiam tylko, jak to zrobić. O dwa niżej chcę to ustawić. I będę musiał tutaj coś pokombinować, żeby to odsunąć od tą platformę. Tak, nie, to na razie mi tego nie budujcie. Szkoda materiałów, bo jeszcze nie zdecydowałem, jak ma to wyglądać. Ma upiszone jedne. Dobra, zróbmy to może w ten sposób. Dobra. I to coś takiego, bo o 2 chcę obniżyć, nie? Czyli pyk, 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 pyk. Tak, to nie będzie potrzebne. I tu jeszcze muszę wyburzyć, żeby wstawić. Dobra, to sobie z tym już ułożymy. Okej, likwiduję właśnie te ostatnie wiatraki, które stały w tym miejscu i w końcu to pole, które tutaj jest, w końcu uwolnione. Będziemy mogli w przyszłych odcinkach zacząć modyfikacje. Jak widzicie, kanały bardzo przebudowałem, tak żeby to było ten. I tutaj zacząłem budować wiatraki w ten sposób. I będziemy je budować do samego końca. Możliwe, że będę je przetykać też bateriami, bo ciągle brakuje energii. Ale to się jeszcze okaże, zobaczymy. Póki co jako tako to działa. Możemy też zlikwidować tutaj to. Ups. Chociaż... Dobra, na razie niech będzie w ten sposób. Bo to, co tutaj jest, o, te rzeczy, to też wywalam, nie? Tylko muszę poczekać, aż mi tą pompę zbudują. Niestety impregnowanych desek cały czas brakuje, bo jeszcze tego nie skończyli mi montować. Także trochę to może zająć. Ale pomalutku idziemy do przodu. Całkiem dobrze nam się to wszystko rozwija. Jestem pod dużym wrażeniem, jak ogromne postępy jesteśmy w czasie jednego odcinka zrobić. I pomalutku sobie tutaj będziemy szli dalej. Myślę, że będziemy mogli spróbować zrealizować ten mój ambitny plan zbudowania elektrowni na brudną wodę, na złą wodę. Ważna jest ciekawostka tutaj, nie wiem czy o tym wspominałem w poprzednich odcinkach, że te śluzy, te zapory złej wody, one mają tą zaletę, że jak jest susza i my ją otworzymy, czyli klikniemy w ten sposób, to wtedy zła woda będzie płynąć. Bo w trakcie suszy te źródła złej wody się zatrzymują, one nie pompują już złej wody i to jest dla nas może być to kłopotliwe, bo może dojść do sytuacji, że całkowicie osuszymy tutaj ten zbiornik ze złej wody w czasie suszy, jak zaczniemy wylewać to poza mapę. Więc zastosowanie tych maszyn będzie bardzo korzystne dla nas, tylko zobaczcie, że one są dosyć kosztowne w produkcji, także będziemy musieli też się nad tym zastanowić porządnie, ale to już zostawimy sobie następne odcinki. Dobra, będę kończyć na tym dzisiejszy epizod, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie o łapkach w górę, komentarzu dla statystyki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!